Rodzina i policja szuka Wojciecha Stoszka, który ostatni raz był widziany 20 października w Nowym Targu. Później ślad po nim zaginął. Tajemnica zaginięcia 29-letniego mieszkańca Kasinki Małej została przedstawiona 20 grudnia w programie Telewizji Polskiej Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Po jego emisji na profilu facebookowym trwają poszukiwania Wojtka. Link do materiału cały czas zostaje udostępniony przez dziesiątki użytkowników. Wojciech Stoszek jest szatynem o piwnych oczach, ma około 170 cm wzrostu. Gdy zaginął, miał na sobie dżinsy. Wszyscy ci, którzy posiadają jakiekolwiek informacje o zaginionym, proszone są o kontakt z rodziną bądź zgłoszenie się na najbliższy posterunek policji.